No dobrze. To powoli zaczynamy. To powoli zaczynamy. Witam, ja jestem Grzegorz, tu jest Sergiusz. Będziemy mówić dzisiaj o praktycznych aspektach mikroserwisów CQRS, Event Sourcing i DDD. Podzielimy się swoim doświadczeniem, pokażemy, jak podane wzorce projektowe można zaimplementować w kodzie. Podamy nasze sugestie, uwagi dotyczące implementacji. Na początek chciałbym powiedzieć parę słów o naszej firmie. Profitroom to firma, która oferuje kompleksowe rozwiązania dla hoteli, które wpływają bezpośrednio na wzrost rezerwacji, ułatwiają i usprawniają codzienną pracę pracowników na wszystkich szczeblach. Od recepcji po menadżerów, dyrektorów i właścicieli. Żeby zobrazować wam w liczbach, jak to wygląda, współpracujemy ze 120 partnerami. Na rynku działamy od 10 lat. Zatrudniamy ponad 170 pracowników. Nasi klienci to hotelarze. Aktualnie z naszych usług korzysta 3000 hoteli na całym świecie. Obsługujemy 300 tysięcy rezerwacji miesięcznie. Teraz powiem pokrótce o produkcie, w którym zaimplementowaliśmy wzorce wspomniane w tytule prezentacji. Jest to Profitroom Payments. Jest to system automatyzujący płatność za rezerwacje z portali rezerwacyjnych, na przykład Booking.com. Zgodnie z harmonogramem przedpłaty i anulacji. Aktualnie działamy 3 miesiące produkcyjnie. Obsługujemy 1400 rezerwacji miesięcznie. Ta liczba z miesiąca na miesiąc rośnie, gdyż sprzedajemy produkt kolejnym klientom. Aktualnie korzysta 12 hoteli z naszych usług. Ta liczba już jest zdezaktualizowana. Tak jak to kolega wspomina, już jest 14 tych hoteli. Teraz pokrótce powiem, dlaczego postanowiliśmy w taki sposób zaimplementować ten produkt. Ze względu na poziom skomplikowania domeny, który wynika z polityk przedpłat i anulacji, zdecydowaliśmy, że produkt zamodelujemy za pomocą wzorca DDD. W naszym produkcie był wymagany audyt wszelkich płatności, wszelkich zdarzeń i chcieliśmy również, aby komunikacja między poszczególnymi mikroserwisami przebiegała za pomocą zdarzeń biznesowych. Dlatego skorzystaliśmy z event sourcingu. Również przez to, że hotelarze chcieli mieć dokładne statystyki, raporty sprzedaży, wymagane było, żeby podane statystyki były zamodelowane na paru modelach odczytu. Stąd skorzystaliśmy z CQRS-a, który dodatkowo dał nam możliwość osobnego skalowania modelu odczytu. Ponieważ chcieliśmy, żeby w naszym produkcie był event sourcing i CQRS, najbardziej kompletną na moment rozpoczęcia produktu była biblioteka proof. A z kolei biblioteka proof największe wsparcie miała u społeczności Symfony, dlatego skorzystaliśmy z tego frameworka. Dodatkowo Symfony Flex pozwala nam
pozwala nam na użycie tylko tych komponentów, z których chcemy skorzystać, nie musimy używać całego frameworka. Jako message broker wybraliśmy Rabbita, który pozwala nam na elastyczne dołączanie konsumerów i tworzenie kolejek na dynamiczne. Ze względu na to, że chcieliśmy, żeby deweloperzy mieli jednakowe środowisko deweloperskie, skorzystaliśmy z Dockera, eliminując problem u mnie działa. Pozostały stack technologiczny jest standardem firmy, dlatego z niego skorzystaliśmy. Jest to MariaDB i Kubernetes. DDD. Domain-driven design. Podczas event stormingu w trakcie DDD strategicznego narodził się język biznesowy i wspólne obszary. I z tych wspólnych obszarów, takich jak rezerwacja, transakcja, wydzieliliśmy podczas DDD, podczas DDD taktycznego agregaty, encje, value objecty i eventy domenowe. Z tych agregatów narodził nam się zarys mikroserwisów. Utworzyliśmy trzy mikroserwisy. Pierwszym z nich jest Reservation Hub z agregatem Reservation. Jego zadaniem jest przechwytywanie rezerwacji oraz przechowywanie informacji o płatnościach za rezerwację. Rezerwację pobiera z mikroserwisu Channel Managera. To jest mikroserwis, który zbiera wszystkie rezerwacje z różnych portali rezerwacyjnych. Następnym mikroserwisem był Payment Gateway z dwoma agregatami Payment Process i Transaction. On z kolei odpowiada za obsługę płatności za rezerwację. Trzecim mikroserwisem jest Communication Manager, który wysyła powiadomienia o przebiegu płatności za rezerwację. Aktualnie wysyła to za pomocą maili, czyli serwera SMTP. Wcześniej wspomniane dwa mikroserwisy komunikują się z prowajderem płatności. Teraz pokrótce, chociaż już na poprzednich prezentacjach było wspomniane o CQRS-ie, opowiem, na czym polega podany wzorzec. W skrócie jest to rozdzielenie warstwy odczytu i zapisu. Zapis realizuje się za pomocą komandów. Podczas obsługi komandów nie są zwracane żadne dane. Natomiast podczas obsługi query zwracane są dane, ale nie mają wpływ na stan aplikacji. Dodatkowo model odczytu i zapisu jest jako osobne klasy wszystko zamodelowane. Teraz pokażę, jak to wygląda na diagramie. Mamy prosty command create reservation, który wpada do proofowego command busa, który rutuje go do odpowiedniego handlera. Create reservation. Handler odpytuje repozytorium, czy podana rezerwacja istnieje w systemie. Jeśli nie istnieje, wykonuje metodę na aggregate rucie create, reservation create. Agregat jest zwracany i zapisywany do repozytorium, do proofowego event store'a. Pod spodem siedzi MariaDB. Natomiast tak wygląda warstwa zapisu. Warstwa odczytu. W tle
projekcja proofa nasłuchuje na event store'a, tworząc modele odczytu, może być ich wiele, i gdy użytkownik wywoła query get reservation by ID, to trafia do proofowego query busa, jest obsługiwane przez get reservation by ID handler, który odpytuje bezpośrednio read model proofowy. Dane są zwracane do miejsca, w którym zostało wywołane query. Podczas implementacji Querybusa zależało nam na szybkim wdrożeniu projektu, dlatego skorzystaliśmy z gotowej biblioteki proof Querybus oraz nie zależało nam, żeby query były przetwarzane asynchronicznie, dlatego synchronicznie przetwarzamy query, nie lądują na żadnego message brokera. I jak wygląda takie wywołanie query? Na przykład w kontrolerze, w metodzie getReservation, która przyjmuje reservation ID, wysyłamy query na Querybusa. Jeśli handler znajdzie takie query, jest zwracane rezultat, reservation, w przeciwnym wypadku jest rzucany wyjątek i to wszystko jest zwracane do widoku. Należy pamiętać, że ze względu na zaimplementowany wzorzec projekty mają pewne opóźnienie i trzeba być na to przygotowanym przy realizacji swojej aplikacji. Po prostu przez chwilę pewien zasób może być niedostępny, po jakimś czasie się pojawi, dlatego trzeba skorzystać z tak zwanego long poolingu, cyklicznie odpytywać o zasób, aż będzie, jeśli się tego spodziewamy, że powinien być. Jak już mamy query, to przejdźmy, jak mamy wywołanie query, przejdźmy, jak takie query może wyglądać. I jak widzimy, query to jest prosty obiekt DTO, który dziedziczy po abstract query proofowym, posiada pole reservation ID i metodę do serializacji, deserializacji. I co w takiej implementacji jest naszym zdaniem nie tak? Ponieważ query powinno być prostym obiektem DTOs, bo gdy dziedziczymy z zewnętrznych bibliotek, one mogą się okazać, że po jakimś czasie przestaną być wspierane i zostaniemy z legacy kodem. Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest koncept envelope, o którym było dzisiaj już mówione na prezentacji o CQRS-ie. Koncept envelope jest w Symfony Messengerze wdrożony. Jak już mamy query, to pokażę teraz, jak można zaimplementować obsługę query za pomocą get reservation handlera. Tutaj w metodzie invoke następuje obsługa tego query. Pobieramy reservation ID, który jest prostym value objectem. Wykonujemy metodę na finderze find by ID. Jeśli zasób zostanie znaleziony, jest zwracana rezerwacja. Jeśli zasób nie zostanie znaleziony, rejectujemy z odpowiednim wyjątkiem. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego od razu nie rzucić wyjątek? Dlatego, że jeśli byśmy rzucili od razu wyjątek,
nasze logery w aplikacji, jeśli takie posiadamy, by zalogowały taki wyjątek. Co jest nieoczekiwane przez nas, bo tak jak wspomniałem, projekcja może mieć opóźnienie i przez chwilę tego zasobu nie ma, po jakimś czasie się pojawi. A my mamy zaśmiecone logi w ten sposób. Co nam przyświecało podczas przed implementacją Command Busa? Chcieliśmy, żeby Command Bus mógł automatycznie ponownie ponawiać wykonanie, jeśli gdzieś nastąpi błąd. W przypadku błędu obsługa kolejnych komandów nie powinna być blokowana. Jeśli nastąpił taki błąd, chcieliśmy, żeby można było przechować takiego komanda i później spróbować go ponownie poprawnie wykonać, na przykład po wdrożeniu poprawki, albo gdy jakiś serwis, z którego korzystaliśmy, który padł, wróci z powrotem do działania. I tak jak wspomniałem, skomplikowane procesy mogą być zrestartowane od miejsca, w którym wystąpił błąd, czyli właśnie jeśli potrzebowaliśmy wykonać parę rzeczy i w jakimś miejscu wystąpił błąd, wykonujemy wszystko ponownie na nowo, aż się powiedzie. Teraz jak to wygląda na wykresie? Mamy komanda create reservation, który wpada do proofowego command busa. Komand jest rutowany do producera, który publikuje komanda na exchange'a. Trafia on do odpowiedniej kolejki. Komand jest później przechwytywany przez konsumera, routingiem dalej kierowany do handlera. W momencie, gdy zostanie ponownie poprawnie obsłużony, jest zwracana informacja do message brokera, że OK, wykonaliśmy komand poprawnie. Jeśli nie, jest zwracana informacja, że się nie udało wykonać, to z kolei trafia na tak zwaną kolejkę deadletterową, która cyklicznie z powrotem wrzuca naszego komanda do zwykłej kolejki i pozwala nam obsłużyć go jeszcze raz. Jak może wyglądać w kodzie takie wysyłanie komandów? Podobnie w sumie jak przy query. Z małym wyjątkiem. Ponieważ komand nie zwraca żadnych danych, obsługa komandów, to tutaj nie będzie zwrócony rezultat wykonania. Tylko dane z naszego komanda reservation ID. To reservation ID będziemy zwracać po to, żeby móc wykonać cykliczne odpytywanie, ale przejdę jeszcze, jak po kolei wykonujemy, obsługujemy wysyłanie takiego komanda. Na przykład poprzez prosty formularz symfonowy, jeśli jest poprawny request, wysyłamy command busa, wysyłamy komanda na command busa. To już wspomniałem, w miejscu, gdzie oczekujemy od razu zwrotki, czyli na przykład w przypadku jakiejś strony frontendowej. Musimy cyklicznie odpytywać o dany zasób, aby uzyskać odpowiedź, gdyż na początku, zaraz po wywołaniu komanda, nie będziemy mieli tych danych. To jak mamy, jak możemy wysłać na komanda na command busa, pokażę wam, jak wygląda taki komand. Podobnie jak w przypadku query, jest to prosty obiekt,
obiekt transportu danych. Podobnie jak w przypadku query dziedziczymy po implementacji proofowej. Mamy metodę do serializacji, deserializacji i pole reservation ID i getter. I tutaj podobnie jak w przypadku query, komand powinien być prostym obiektem, nie powinien dziedziczyć po zewnętrznych bibliotekach, gdyż później będzie nam bardzo trudno się rozstać z tą biblioteką, jeśli przestanie być wspierana. I tu polecamy korzystać z konceptu Envelope Symfony w Messengerze. Jak może wyglądać przykładowa obsługa takiego komanda? W metodzie invoke pobieramy reservation ID, sprawdzamy, czy te reservation ID jest już, czy rezerwacja o podanym ID jest w naszym systemie. Jeśli jest, wrzucamy wyjątek, że taka rezerwacja już została utworzona. Jeśli nie ma jej, wykonujemy metodę na aggregate root create, podając tam reservation ID i zapisujemy stan naszego agregatu. Komand powinien być przygotowany na ponowienie wykonania, czyli jeśli coś się na przykład nie powiodło podczas zapisywania do repozytorium, wszystko powinno być transakcyjne i łatwe do rollbacku. Tak samo tutaj, jak rzucimy wyjątek, taki komand nam trafi na wspomnianą wcześniej kolejkę deadletterową i będziemy mogli przyjrzeć się, dlaczego taki wyjątek wystąpił. Teraz Sergiusz opowie, jak zagwarantować poprawną obsługę komandów podczas autoskalowania. Na tą chwilę nie potrzebowaliśmy mieć więcej niż jedną instancję konsumera. Natomiast dynamicznie się rozwijamy i rezerwacji przybywa. Jeśli taka potrzeba się pojawi, to mamy już receptę na to. Skoro korzystamy z takiego stacku technologii, to oczekujemy zwykle, że to nam wszystko załatwi. Mamy proofa, mamy rabbita, mamy wszystko ładnie, fajnie i do jakiegoś momentu nas tak też było. Mamy paczkę gotową, tak naprawdę też poszliśmy z grubej rury, wszędzie, gdzie tylko mogliśmy, to korzystaliśmy z proofa, żeby przyspieszyć development projektu. Jednak skoro łączymy tyle technologii razem, to prędzej czy później napotkamy się na coś. I to jest jakby pierwsza rzecz, na którą my się napotkali, to jest problem z autoskalowaniem. Kiedy ten problem się pojawia? Mając mikroserwisy, logicznym jest to, że chcemy, w przypadku, jeżeli nasz serwis już przestaje być wydajnym, chcemy postawić kolejną instancję tego samego serwisu, żeby oczywiście przyspieszyć przetwarzanie danych. I tu mamy przykład na dwóch komendach. Na czerwono są zaznaczone miejsca, gdzie pojawia się problem. Na przykład mamy dwie komendy, zaczynamy od góry. Update reservation. Słychać mnie? Słychać, dobrze, bo mi się daje, że nie słychać. I cancel reservation. Logicznym jest to, że update reservation powinno być wykonane w pierwszej kolejności. Cancel reservation w drugiej. Jak zobaczycie, jeżeli mamy dwie instancje tego samego serwisu, to mamy dwa konsumery. Zbyt szybko. Tu jest akurat drugi problem. Mamy dwa konsumery, które zaczynają łączyć się do tej samej kolejki.
I gwarancję tego, że update reservation handler będzie wykonany po cancel reservation handler, takiej gwarancji już nie mamy, bo ze względu na architekturę Rabbita, jeżeli mamy dwa konsumery, to eventy z kolejki mogą być obsłużone nie w tej kolejności, jakiej trafiły do kolejki. Czyli może być tak, że cancel reservation handler będzie pierwszy wykonany, a update reservation handler będzie drugi wykonany. W naszej domenie to jest niedopuszczalne, bo możemy na przykład po prostu obciążyć naszego klienta zamiast tego, żeby na 200 obciążyć na 1000, albo po prostu dać mu pokój za darmo. Bardzo chcemy tego uniknąć i dlatego zaczęliśmy już myśleć o tym i przygotowywać się. Jak mogłoby wyglądać to nasze rozwiązanie? Jest parę sposobów, a na razie powiemy o tym, do którego jesteśmy przekonani. Rozwiązanie to polega na tym, że chcemy użyć takiego exchange type'a w Rabbicie jak consistent hash. Na razie używamy topików. Nie będę tłumaczył, czym są topiki. Będziecie chcieli, doczytacie. A consistent hash exchange type pozwala na to, żeby otagowane wiadomości o jakimś ID kierować na odpowiednią kolejkę. Czyli jeżeli przykładowo mamy rezerwację, wiadomości dotyczące rezerwacji ID 1, wszystkie będą kierowane na kolejkę numer 1. Jeżeli mamy wiadomości rezerwacji o ID 2, wszystkie będą kierowane na kolejkę numer 2. To nam daje gwarancję, że nasze komendy trafią na jedną kolejkę i będą w poprawnej kolejności. Druga rzecz, to chcemy się zabezpieczyć przed tym, żeby jakiś konsumer przypadkowo po prostu się nie podłączył do naszej kolejki. I to Rabbit też daje out of the box, to się nazywa exclusive consumers. Czyli w przypadku, jeżeli jakiś konsumer będzie próbował podłączyć się pod tą kolejkę, on po prostu dostanie wyjątek, że kolejka już jest w przetwarzaniu i nie będzie mógł z niej pobierać wiadomości. To jest taka pierwsza grupa, którą nam daje sam Rabbit i tak naprawdę każdy message broker. Kafka ma coś podobnego, tu musimy troszeczkę pogłębinować, ale też to jest proste i łatwe. Zaczyna się wtedy najciekawsze, czyli kod, który musimy napisać sami i kod, którego na razie chyba żaden elit nie ma. Pierwsza rzecz to synchronizacja konsumerów podczas rebalansingu, a druga rzecz to system, który pozwoli nam obsłużyć poprawnie komendę ze względu tego, co jest na detalterze. Dokładnie powiem o tym na następnych slajdach. I tu jest przykład synchronizacji podczas rebalansingu. Też zaczynamy od góry i od tej części, która jest na niebiesku. Wyobraźmy sobie, że mamy tylko jedną kolejkę, mamy ten nowy rodzaj exchange'a i mamy dwie komendy, które dotyczą rezerwacji pierwszej i drugiej. I kiedy mamy jedną kolejkę, wszystko idzie dobrze. Wpadają te dwie komendy, wpadają na jedną kolejkę, jeden konsumer ich przetwarza i mamy gwarantowaną kolejność. Jednak w przypadku autoskalowania mamy moment, kiedy pojawia się nowy konsumer i nowa kolejka, jakby według tego nowego podejścia. I co wtedy się dzieje? Exchange widzi, że jest nowa kolejka i teraz trzeba zmienić reguły, po których będą te wiadomości kierowane na kolejki. I on od pewnego momentu zaczyna kierować wiadomości dotyczące rezerwacji 1 na pierwszą kolejkę, a wiadomości dotyczące rezerwacji 2 na drugą kolejkę. I może istnieć taka sytuacja, kiedy będziemy mieli na kolejce numer 1 wiadomości od rezerwacji 1 i 2, a na kolejce drugiej od 2. I znowu my tracimy tą kolejność, znowu nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawną obsługę komend. Do tego służy ten rebalancer. Na czym polega rebalancer? W skrócie on po prostu wymusza drugi konsumer, żeby on poczekał, dopóki pierwszy przetworzy wszystkie eventy do momentu rebalancingu. Czyli podłącza się drugi konsumer, on nic nie przetwarza, on czeka, dopóki pierwszy przetworzy wszystkie eventy do tego momentu, kiedy był rebalancing i dzięki temu mamy już zagwarantowaną jakby kolejność obsługi komend. Jednak też to jest nie wszystko.
Pojawia się problem z detweterem. Na razie nasz kod jest tak zbudowany, że wszystko działa sekwencyjnie i jeżeli coś trafi na detweter, to po prostu cały flow dotyczący tej rezerwacji się zatrzymuje. Jednak chcemy przed tym lepiej się zabezpieczyć i musimy też obsłużyć następną sytuację. Wyobraźmy sobie, że mamy ten nowy exchange, mamy te kolejki, mamy rebalancer i co się dzieje? Otrzymujemy komendę o aktualizacji rezerwacji i w trakcie obsługi tej komendy występuje błąd. Komenda trafia na detweter i tam leży. Jednak leży tam w ciągu na przykład 5 minut. W ciągu tych 5 minut mamy komendę o anulacji rezerwacji. I znowu trafiamy na tą sytuację, kiedy anulacja rezerwacji może być przed aktualizacją rezerwacji. Żeby to uniknąć, musimy też do tego, można powiedzieć, takiego middlewara dodać, to nazwaliśmy na razie deadletter event validator. I to też jest prosta logika, która sprawdza, czy mamy coś w deadletterze, co dotyczy tej rezerwacji. Jeżeli coś mamy, to na razie nic nie możemy zrobić z tą nową komendą, puszczamy ciebie też na deadletter. Jeżeli to pierwsze, co blokowało, będzie obsłużone, to wszystkie kolejne wiadomości będą obsłużone. Także z autoskalowaniem nie jest tak łatwo. To jest wszystko, co dotyczy command busa. Możemy przejść do kolejnego elementu naszego stagu, do event sourcingu. Wiele było już o tym mówiono, powiem tylko to, że event sourcing polega na tym, że zapisujemy sekwencję zdarzeń, czyli taką historię, i później z tej historii odtwarzamy aktualny stan naszego obiektu. Zwykle to zapisujemy jeden rekord, a tu mamy jakby całą historię. Chcemy też pokazać, jak zaimplementowaliśmy event sourcing na przykładzie naszych agregatów, a dokładnie to na agregacie reservation. Mamy tu agregat, bardzo prosta klasa, dzięki bibliotece proof. Dziedziczymy po jakiejś abstrakcji i czym się różni agregat od agregatu, który ma event sourcing. Zwykły agregat po prostu ma metodę, która modyfikuje jego stan i odzwierciedla jakieś działania biznesowe. W przypadku event sourcingu to mamy tą metodę i mamy jakiś listener, który nasłuchując na event, odpowiednio nakłada ten stan z danych eventu na nasz obiekt. Mamy tu create reservation, która zapisuje informację o tym, że rezerwacja była utworzona, i listener when reservation was created. To jest bardzo podstawowy przykład, zwykle tam jest dużo więcej danych. I tu też mamy małe zastrzeżenia. Jak już mówiliśmy, fajnie jest wtedy, kiedy mamy gotową bibliotekę. Ale nie możemy też wciągać tę bibliotekę we wszystkie nasze warstwy i na szczęście tu od razu wdrożyliśmy taką abstrakcję pomiędzy proofem a naszą domeną, co wam też sugerujemy. Później będzie łatwo, jeżeli będzie potrzeba taka, podmienić tego liba albo zrefaktorować. A jeżeli chodzi o kontekst mikroserwisów w powiązaniu z agregatami, to bardzo polecamy budować mikroserwisy wokół jednego lub dwóch agregat rootów. Skoro agregat rooty same w sobie mają sporą funkcjonalność, występują takim entry pointem do domeny, to według naszego doświadczenia lepiej ograniczyć się dwoma agregat rootami, co pomoże w przyszłości. Na przykład na otwier refaktor, bo funkcjonalność już będzie ograniczona, wyeliminuje problem w komunikacji pomiędzy tymi agregatami, bo jeżeli mamy parę agregatów w jednym kodzie razem, to czasami chcemy iść na skróty, a te skróty później odbijają się czkawką i jest wtedy niefajnie. A robiąc od razu małe mikroserwisy, to tego problemu nie mamy, komunikujemy się zwykle przez eventy. I druga rzecz, która też jest fajna, że to nam pomoże po prostu odwlec problem autoskalowania. Czasami on może po prostu nie wystąpić ze względu na to, że mikroserwis jest mały, jest wokół jednej funkcjonalności skupiony i czasami autoskalowanie jest potrzebne, bo jest dość wydajne. Kolejnym elementem naszej domeny jest event. Też bazowaliśmy się tu na proofie, wszędzie proof.
I też jest prostym obiektem, przechowuje dane, nic tu takiego nie ma. Jedyne, że mamy message name'a. A odnośnie tego message name'a też mamy uwagę. Domyślnie, proof proponuje, jak większość bibliotek jako eventów, jako nas comment query używać pełnej nazwy klasy. I możecie się domyślić, co się wydarzy, kiedy robimy to asynchronicznie, wpada komenda na kolejkę, a w trakcie tego robimy jakiś deployment, w którym zmieniliśmy namespace tej klasy. Wydaje się to, że będziemy mieli błąd, że nasz konsumer nie będzie w stanie obsłużyć tej komendy ze względu, że zmienił się namespace, czyli zmieniła się nazwa. I to jest bardzo ważne, kiedy implementujemy obsługę komend lub eventów asynchronicznie. Jeżeli chodzi też o kontekst mikroserwisów, to zalecamy nie publikować wszystkiego na wspólną szynę, bo przypadkiem możecie opublikować jakieś dane wrażliwe, a poza tym niepotrzebnie zwiększacie ruch na tej szynie, publikując niepotrzebne eventy. Publikujcie tylko rzeczywiście to, co chcecie udostępnić. Standardowa implementacja proofa publikuje wszystko, także uważajcie. Skoro mamy eventy, mamy agregaty, mamy jakiś stan, chcemy ten stan zapisać i tu też dużo nam pomaga zewnętrzny lib. Dzięki niemu repozytorium wygląda bardzo prostym. Mamy metody save, find. Zapisując agregat, tak naprawdę nie po prostu zapisujemy jeden rekord w bazie danych. Zapisujemy tą sekwencję zdarzeń i co robi dla nas proof? On wyciąga wszystkie zdarzenia z tego agregata, czyli wszystkie zmiany biznesowe na tym agregacie. Później szuka odpowiedniego miejsca, gdzie zapisać, bo są różne strategie zapisu i zapisuje do tego miejsca. Przy odczycie on najpierw też szuka miejsca, gdzie on zapisał, wyciąga wszystkie eventy i później po kolei zaczyna nakładać te eventy naszego agregata, doprowadzając go do poprawnego stanu. Czyli jak widzimy, korzystanie z zewnętrznych bibliotek jest dość korzystne i oszczędza nam dużo czasu. Zapisując historię, mamy dużo możliwości, ale te możliwości mają zawsze jakieś ograniczenia. I przed pójściem produkcyjnie zalecamy, żeby w przypadku event sourcingu przećwiczyć utrzymywanie tych eventów w stanie kompatybilnym. Są różne podejścia do tego, są migracje, wersjonowania i tak dalej. Każdy z tych podejść ma swoje jakieś wady i zalety. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że zwykle, kiedy już mamy produkcyjną aplikację, to nie chcemy ją tykać. Nie chcemy robić nic tam złego w tej historii, bo możemy coś zepsuć. I to doprowadza do tego, że wprowadzamy jakieś ify, 1, 2, 3, może nawet więcej, żeby to było wstecz kompatybilne. Mając przećwiczone te podejścia, to już nie będzie takich pytań. Będziemy robić albo migrację, albo wersjonowanie od razu, jeżeli będzie potrzeba refaktoru, zmiany struktury eventów lub podobnych rzeczy. Opisaliśmy domenę. Mamy eventy, mamy tą nasz clue, chcemy tym się podzielić i możemy przejść do event busa. Budując event bus, mieliśmy dokładnie takie same wymagania jak do command busa i jeszcze parę. Od event busa chcieliśmy, żeby łatwo do niego było się podłączyć, żeby w każdej chwili mogliśmy dodać nowy serwis i żeby łatwo było to skonfigurować i on od razu mógł działać normalnie. Druga rzecz, chcieliśmy, żeby komunikacja między serwisami była prawie natychmiastowa, dlatego wykorzystaliśmy event bus i te eventy. Też chcieliśmy, żeby w przypadku błędu event bus nie był blokowany, stąd jest dead letter. Też tak samo jak dla command busa odkładamy event na potrzeby debugowania i to tyle. Chcę pokazać, jak to wygląda na przykładzie dwóch serwisów, jak ta komunikacja przebiega.
Po lewej mamy Service Reservation Hub. Po prawej mamy Service Payment Gateway. Te dwa serwisy współdzielą pomiędzy sobą nasz Event Bus. Wygląda bardzo podobnie do tego, jak wygląda Comet Bus, bo tak naprawdę jest to prawie ten sam zużyc. Zaczynamy od lewej, od eventu Reservation was created. Kiedy event się pojawia u nas w serwisie Reservation Hub, trafia na Event Bus, na routing, na producer, do Rabbita. I tu jakby jest największa różnica, że każdy z serwisów ma swoją dedykowaną kolejkę, swój dedykowany newsletter. On jest odpowiedzialny za to, jak on będzie konsumował z tej kolejki, jak on będzie obsługiwał błędy. I później to z kolejki jest zdejmowane przez konsumer, routing. Routing później przetwarza ten nasz payload na jakiś event w innym serwisie, teraz po prawej, i ten event trafia do jakiegoś proces managera. Wkrótce, czym jest proces manager? Proces manager to jest, można powiedzieć, taki listener, którego zadaniem jest uruchomić logikę domenową. Zwykle to jest odpalanie komendy. Jeżeli chcemy nasłuchiwać na ten sam event wewnątrz tego samego serwisu, tylko asynchronicznie, dokładnie ten sam schemat, jest to proste, łatwe w utrzymywaniu, łatwe w konfiguracji. I to jest wszystko dotyczące naszej architektury. Przejdę do krótkiego podsumowania. DDD. Chcieliśmy bardzo zrozumieć biznes i chcieliśmy poprawnie zbudować naszą domenę. Stąd były event storming, stąd były taktyczne i strategiczne DDD. I co możemy powiedzieć? Powiedzieć to, że bardzo polecamy, bardzo nam to pomogło w komunikacji z biznesem. Po tym, jak już produkt był w produkcyjnie, od razu rozumiemy biznes i biznes nas też rozumie. Nie ma takiego, że czym jest transakcja, czym jest payment. Jeżeli mówimy, że to jest tym, to tak naprawdę biznes też tak samo mówi. Ułatwia to też później komunikację pomiędzy zespołami, czyli ten wspólny język bardzo się przydaje. A druga rzecz, przy wdrożeniu nowego dewelopera nie musimy robić mu szkoleń biznesowych i tak dalej. On czyta kod i patrząc na kod od razu rozumie naszą domenę. No prawie od razu. Jednak to jest początek i można powiedzieć, to jest główna rzecz. Jeżeli tu coś przegapimy, jeżeli biznes coś nie dopowie, to możemy mieć luki w naszej aplikacji. I kiedy przeprowadzacie event storming, to uważajcie i sprawdzajcie to, co mówi biznes, żeby nie okazało się, że w trakcie developmentu wam zabrakuje jakiegoś trzeciego serwisu, albo w ogóle cały może mikroserwis. Bo czasami biznes może pomyśleć, że to jest nieważne, można o tym nie mówić i to jest drobnostka. Także jeżeli przeprowadzicie to poprawnie, jakościowo będzie dobrze. Jeżeli chodzi o CQRS, to też bardzo polecamy. Nam to pomogło bardzo z tymi raportami. Skoro to są płatności, to jesteśmy w stanie na potrzeby biznesu zbudować raport w jakiejkolwiek postaci, łącznie z przeszłości nawet. Możemy policzyć i tak dalej dzięki... zabiegam dobrze do przodu. Dzięki event sourcingu. CQRS łącznie z event sourcingiem jest po prostu mega rzecz, bo oddzielamy warstwę odczytu i zapisu i na podstawie tych eventów możemy robić po prostu mega statystyki. Jednak, jak już mówiłem, uważajcie z tym wyrysowaniem eventów. To jest dość ważna rzecz. I bardzo, bardzo prosimy przećwiczyć to przed pójściem produkcyjnie. Jak już mówiłem o mikroserwisach, chcieliśmy elastyczność, chcieliśmy skalowalność i możliwość refaktoru systemów, może nawet przepisywania na inny język, dlatego tu bardzo ważne jest to, żeby dobrać poprawną granulację. Jak już mówiłem o tych agregatach, agregat per mikroserwis i tak dalej. Jednak też to jest nie za darmo. Autoskalowalność mikroserwisów bardzo zależy od tego, jak jest napisana aplikacja, jak są te napisane event busy i tak dalej. Bo czasami nic nam nie da, jeżeli postawimy osobną instancję. Po prostu nic ona nie będzie robić albo zepsuje nam cały flow. No i to wszystko. Dziękujemy bardzo. Jakieś pytania?
Macie jakieś pytania? Ja się najpierw zapytam was, w waszym systemie wy się do wywoływanie komend przez te hotele, które z wami współpracują, czy te hotele mają swoje systemy i wy się tak naprawdę dowiadujecie o tym, że rezerwacja została zupdate'owana albo skancelowana? Jak już wcześniej wspomniałem, nasz system został zbudowany do obsługi rezerwacji z portali rezerwacyjnych, także wszelkie modyfikacje przechodzą przez sam portal rezerwacyjny i trafiają do nas. I w ten sposób my odpytujemy taki portal rezerwacyjny, komunikując się z nim poprzez API o wszelkich zmianach w rezerwacji i w ten sposób dokonujemy wszelkie... Rozumiem, czyli tak naprawdę do was wpada informacja, fakt, że coś się stało w tych systemach. Dokładnie, dokładnie. To nie myślicie o tym, zamiast wyływać komend, to na przykład wrzucać do Event Store'a jako zewnętrzny event, że coś się stało i na przykład obsłużyć to proces menedżerami? Bo zauważyłem, że wy robiąc tą magię z komendami, wrzucanie do Rabbita, sprawdzanie tej kolejności, tak naprawdę trochę próbujecie zrobić Event Store dla komend, a jakbyście brali tylko eventy z tych zewnętrznych serwisów, to proces menedżery by robiły to samo, bo proces menedżery nasłuchują eventów w kolejności, w jakiej one przyszły. Moglibyście wtedy też skalować komendy, że tak powiem, też right side, tak? Osobno, bo mam wrażenie, że też tracicie tą opcję, żeby komendy rzucały błędami i zwracały info o tym, że, no, że coś się stało, tak? Tak naprawdę wy to mutujecie i rozumiem, że w momencie jakiegoś błędu to wy to naprawiacie i próbujecie jeszcze raz zretryować, tak? Tak, ale niekoniecznie jest zawsze, że my nasłuchujemy na jakieś rezerwacje. Może być też taki flow, że ktoś będzie na przykład komunikować się z nami przez API, czyli będzie uderzał do nas, czyli będzie rzeczywiście wywołanie jakiejś komendy. Mhm. Czyli wtedy jest bezpośrednio i dostaje błąd i tak dalej, tak? Wykonując komendę... No właśnie, czy to idzie do tego Rabbita wtedy? Wykonując komendę, on jakby nie dostaje żadnego błędu, czyli my od razu sprawdzamy, czy dane są poprawne. Jeżeli dane są poprawne, wtedy raczej błąd jest nie po stronie klienta, a błąd jest u nas wewnętrzny i rzadko się wydarzy taka sytuacja, że rzeczywiście chcemy coś zwrócić dla klienta, bo już mamy dane w postaci zwalidowanej dużo wcześniej. Nie może, tak jak było na poprzedniej prezentacji. To znowu jest fakt z zewnątrz. No tak, ale nie może, tak jak było na poprzedniej prezentacji, że komenda jest zawsze poprawna. Nie możemy wysłać niepoprawną komendę. Jedyny, jaki błąd może wystąpić, to błąd związany z... Czy jest różnica między poprawnością komendy w takim kontekście, nie wiem, danych, które są do niej przekazane, a tym, czy na podstawie tych danych ona coś faktycznie może wykonać, tak? To są dwie różne rzeczy. No tak. I ja rozumiem, że dostajecie komendę, która jest zwalidowana na zasadzie, że o, numer rezerwacji jest ok, że format imienia, nazwiska i tak dalej jest dobre, ale jest dobrze, no ale wykonanie tej komendy, no może się...